Mateusz, totalna dominacja w ringu. Brakowało chyba tylko nokautu. Ciężko mi jest tak powiedzieć na gorąco. Boksowało mi się dobrze. Myślę, że z trenerem rozumiałem się w 90%. Jednak w ostatnim czasie trenowałem trochę z innym szkoleniowcem. Przede wszystkim miał inne wymagania ode mnie. I czasami w ringu kłóciło mi się to, co robiłem przez ostatnie 2 lata, z tym, co robiłem przez ostatnie 5 tygodni. Rywal okazał się bardzo twardy, dobrze przygotowany, niewygodny styl. Nastawiał się na to, by mnie wciągnąć i skontrować prawym prostym bądź sierpem, też lewy sierpowy miał niebezpieczny. Także myślę, że zrobiłem kawał dobrej roboty. Z walki jestem zadowolony. Obejrzę walkę, usiądziemy z trenerem, będziemy rozmawiać. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, ale na pewne elementy potrzeba trochę więcej czasu. A które elementy konkretnie kłóciły Ci się przy przedstawieniu na nowego trenera? Dłuższe kombinacje i na treningach skupialiśmy się, by jak na przykład zaczynam czasami na dół, żebym wychodził na górę bądź odwrotnie. Tutaj jednak jak już skupiłem się na górze, biłem po dole, jak zaczynałem bić dół, to biłem tylko dół. Brakowało mi rotacji ciosów górę-dół. Myślę, że to by spowodowało, że mógłbym ten pojedynek wygrać przed czasem, bo kilkakrotnie widziałem, że dosyć mocno nim wstrząsnąłem, ale gratulacje dla niego, że to wszystko wytrzymał i cieszę się, bo stworzyliśmy fajne widowisko. Czułeś, że Fils jest Ci w stanie czymkolwiek zagrozić, bo Ty momentami nawet opuszczałeś ręce, on był całkiem blisko. W żadnym momencie nie odczułem w żaden sposób żadnego uderzenia. Wszystkie ciosy kontrolowałem. Były tam z 2 takie mijanki prawe na prawe, ale na szczęście udało się tego uniknąć. Także z tego pojedynku wychodzę bez uszczerbku na zdrowiu. Po 4,5 roku walka przy polskiej publiczności, jak to odczułeś? Polscy kibice to, mówiąc krótko, to wariaci w bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu. No jednak jest zupełnie inna presja. Przed tym pojedynkiem w ogóle nie miałem stresu, adrenaliny, jakichś związanych emocji. Mogłem 5 minut przed pojedynkiem rozmawiać z żoną o wszystkim. To nie znaczy, że nie byłem skoncentrowany na pojedynku, ale jakby te emocje związane poza sportowym, które wiążą się z wyjazdem, no jednak są duże i to wszystko jest zawsze pod górkę, wszystko robione przeciwko mnie. Jednak wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A to już teraz celujesz tego pana po lewej? Chodź. Znaczy, gratuluję. Gratuluję. Mam dużo, dużo szacunku do tego wysłania tutaj. I wzajemnie. Myślę, że nasz pojedynek w Polsce byłby bardzo dużym wydarzeniem sportowym. Może przyjdzie nam się kiedyś zmierzyć. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy sportowcami i często jakby aspekty, że jesteśmy z jednego kraju, z jednej wagi, są mniej istotne od sportowych. Jednak my jesteśmy bokserami, pięściarzami, aktorami i czasami trzeba dać kibicom show. Jeśli będzie ludzi wola i będą mnie i Krzyśka cenić jako sportowców, być może ten pojedynek się odbędzie. Krzysiek, co na to? Ja myślę, że jak najbardziej. No, prędzej czy później dojdzie do tego pojedynku. Myślę, że tak jak tutaj powiedział Mateusz, zwiwatujemy ludziom naprawdę niezłe widowisko, bo myślę, że tak jak i Mateusz, tak jak i ja, będziemy przygotowani na 100%, nie ma 101, 102, 105, 100% i każdy będzie chciał drugiemu pokazać, że jednak ja tutaj rządzę. Więc ja mam nadzieję, że tak będzie, tak jak i Mateusz, tak jak i ja. Przygotujemy się, na razie zrobimy to, co mamy zrobić, swoją pracę gdzie indziej, osiągnąć, żebyśmy zrobić jakieś pasy, troszeczkę bym powiedział, niech ten splendor spłynie na nas i wtedy bym powiedział, wywindujemy tą walkę maksymalnie jak się da, żeby naprawdę ludzie ją chcieli oglądać. Bo Mayweather, myślę, że... Mayweather i Pacquiao kazali nam czekać ile lat? 5, 7, dokładnie. Zobaczymy. Ja myślę, i zarobili po ćwierć miliarda. Jak nam zapłacą ćwierć miliarda euro, wychodzimy. I nawet dzisiaj. Ja myślę, że jesteśmy zwiwatować naprawdę, wieście mi, niezłe widowisko. Jeden i drugi, tak widzicie, jesteśmy upartymi i bardzo, bym powiedział, solidnymi sportowcami, więc why not, jak to się mówi. Why not.
Naprawdę. Cieszę się bardzo, naprawdę. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki. Fajna, bardzo fajna walka, naprawdę, super. Dzięki. Mateusz, powodzenia. Pytanie o twoją współpracę z trenerem Witrukiem. Wyznałeś miłość, miłość jest wieczna. Czyli do końca kariery już z tym trenerem? Tak, zdecydowanie tak. Trener Andrzej Gmitruk jest trenerem, który najbardziej zna wszystkie moje walory i psychiczne, i techniczne, i psychofizyczne, i jeszcze jakie kto sobie wymyśli. Jednak jest ze mną od początku. Ukształtował mnie jako zawodnika. Widzieliście kontakt, jaki mieliśmy w narożniku. My się rozumiemy. Trener coś mówi, ja go słyszę. Nie wiem, ten jego dźwięk, jego sposób przekazu jest po prostu najlepszy dla mnie. Żałujesz trochę tych ostatnich kilku lat, kiedy nie współpracowaliście razem? Nie, absolutnie nie. Nieraz jest tak, że chwila rozłąki, chwila odpoczynku od siebie powoduje i jakby zdwaja siłę i szacunek do siebie i niczego w swojej karierze nie żałuję. Czego bym sobie życzył na przyszłość? Może trochę więcej szczęścia. Wiesz, jaki status z Sauerlandem? Jeszcze jesteś związany do końca roku? Tak, mamy kontrakt, nasz kontrakt trwa do końca roku i tak, tak to właśnie jest. No właśnie, do końca roku masz kontrakt z Sauerlandem, natomiast Albert Sosnowski, który komentował tę walkę w telewizji, wspomniał o tym, że są jakieś plany utworzenia grupy bokserskiej przez Polsat i ty miałbyś być twarzą tej grupy. Co możesz powiedzieć o tym projekcie? O tym projekcie nie mogę powiedzieć nic, nie dostałem żadnej propozycji. Jeśli kiedyś coś takiego będzie i będzie dla mnie miejsce, będę bardzo z tego dumny. Jestem bardzo wdzięczny telewizji Polsat, że umożliwiła mi tutaj start. Naprawdę ze swojej strony musiała poczynić naprawdę duże starania, także ślicznie dziękuję. Dziękuję moim promotorom, że mi pomogli i chcieli, żebym wystąpił u siebie, przypomniał się swoim kibicom. Zobaczymy, co dalej. No właśnie, twoim celem jest pas mistrza świata. Kiedy możemy taką walkę obejrzeć? Wiecie, jakby życie sportowe nauczyło mnie, że nie mogę wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Ciężko mi jest naprawdę powiedzieć. W boksie jest tak, że teraz jestem tu, za dwie walki mogę być bardzo wysoko bądź bardzo nisko, więc nie chcę wybiegać w przód. Chcę teraz wrócić do domu, chcę wrócić do moich dzieci, do żony, do rodziny, zrelaksować się, odpocząć. Na razie o sporcie, o przyszłości nie chcę myśleć. Mateusz, wróćmy na chwilę do samego przebiegu walki, bo to na ten moment interesuje jest najbardziej. Trzecia runda. Ja mówię, co to Mateusz robi? Stanął przy linach, zamknął się i dłuższą chwilę tam Filc bił na blok, ale potem już zrozumiałem, jaki był sposób, tak? Chciałeś dać mu się wystrzelać, trochę żeby się podmęczył i na środku ringu to rozstrzygnąć. Kilka razy trafiłeś czysto, naprawdę było to widać. Uśmiechał się. Męczyło cię to, że on tak reaguje? Nie, absolutnie mnie to nie męczyło. Kilka, nie wiem, 3, 4, może 5 razy naprawdę był zraniony. Chyba najbardziej w końcówce 8 rundy był cios i gong. Myślę, że jakby tam było 15 sekund dłużej, tak, to bym może tą walkę wygrał przed czasem. Było tak, że bardzo praktycznie za każdym razem trafiałem go w końcówce rundy. Jakby to było na początku, mogło być zupełnie inaczej. Ale trzeba przyznać, matchmaking idealny. Warunkami fizycznymi byliście praktycznie równi. Też on jest dobrze zbudowany. No i styl, bił ten obszerny prawy, ale to był dość szybki prawy. Szybki miał. Miał też bardzo szybki lewy prosty. Może to nie był taki lewy prosty, który by mi zrobił krzywdę, rzucany, ale rzucany amerykański, przeszkadzający, wybijający trochę z rytmu zawodnika. Także to trochę utrudniało mi życie w ringu, ale mimo wszystko udało się ten pojedynek wygrać. Cieszę się, bo myślę, że w tym pojedynku sprawdziła się też moja obrona. W ostatnim czasie nad tym elementem trochę popracowałem. To, co mówiłeś, że w narożniku, jak się broniłem, no to czułem się po prostu bezpieczny i wiedziałem, że nie jest w stanie mi nic zrobić, pomimo, że byłem przy linach, pomimo, że byłem zamknięty, to jednak czułem się pewny i wiedziałem, że nie jest w stanie mi niczym zaskoczyć. A ty poczułeś jakiś jego cios? Szczerze? Nie. Dwa razy było coś takiego, że jak się on generalnie było dwa razy, że gong i od razu uderzył jakiś cios, a tam zanim te światła się chowały, to tak
I cios, i do światła, i tak nie wiedziałem, czy mówię, czy światło mnie tego obraziło, czy mówię, czy jakiś cios był, mówię, nie wiem. W ringu ciężko takimi rzeczami zapanować. Byłem przed walką takiego zdania, że jesteś chyba najbardziej wdzięcznym i najszczęśliwszym pięściarzem, który tutaj boksuje, bo jednak długo na to czekałeś, chyba się nic nie zmieniło. Oj, nie, zdecydowanie nie. Nie wyobrażacie sobie, jak trudnym rynkiem jest rynek obcy, jak się boksuje w jaskini lwa, także wszystko jest fajnie, ale w domu jest najlepiej, to raz. Jednak wielu mistrzów świata naprawdę, którzy mają uznanie na całym świecie, tak naprawdę przypatrzeć się im, ich kariery, to jest większość walk mają u siebie, są mianczeni, pierwszeni przez swoich promotorów.